Cię, Twój głos przyzywa mnie, bym poddał się miłości Twej. Znalazłeś mnie, Panie, blisko być chcesz i wiesz, że ja też pragnę Cię. W moim sercu daj mi pić żywej wody Twej, ugasić Cię pragnienie me. Wołam Cię, Panie, usłysz mnie, bo Ciebie chcę wznieść ręce. We mnie Twego Ducha cały poddaję się, przyjdź Jezu w mocy Twej. Budzisz we mnie Twego Ducha cały poddaję się, przyjdź Jezu w mocy. Jak chcesz w duszy mej, we mnie. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Oj, będzie się działo, bo Pan jest z nami. On chce w nas działać, chce nas przemieniać, chce nas poruszać. On sam daje nam siebie tutaj w swoim słowie i w chlebie życia. Witam was bardzo serdecznie na Eucharystii naszej wspólnoty Zacheusz. Bardzo serdecznie witam na początku księdza Jarka. Jarek jest z tej strony, który będzie odprawiał tę mszę świętą o zdrowie, w pewnej intencji. Witam też naszego ojca Paschalisa, tutaj jest z naszej cieszyńskiej wspólnoty, jest też duszpasterzem studentów, duszpasterzem hospicjum świętego Łukasza. I ojciec Paschalis będzie odprawiał w intencji wszystkich solenizantów miesiąca listopada. A ci niech się ujawnią, niech podniosą rękę, jak są tacy. To jak jest osoba obok was, to niech was w imieniu wspólnoty przytuli i wam pogratuluję, byście nie byli sami. Ojciec Paschalis się za was modli. Ja sprawuję tę mszę świętą w intencji całej wspólnoty, a szczególnie w intencji tych osób, które dzisiaj wstępują do kandydatury. Imiona już zostały przeczytane i nazwiska: Mateusz, Karina, Renata, Konrad, Ireneusz, Alina, Krzysztof i Szymon. Dwóch osób nie ma. To są chyba ci z Żor. Dojechali czy nie? Żor dojechały? Nie dojechały Żory. To wspólnota w Żorach będzie miała
osobne przyjęcie do kandydatury. Witam wszystkich, którzy są dzisiaj pierwszy raz. Tam parę osób już przy wejściu spotkałem. Cieszę się, że jesteście. Dobrze, że jesteście. Witam także wszystkich, którzy od dłuższego czasu tutaj nie byli albo przychodzą tylko na mszę świętą. Dobrze, że możemy taką wspólnotę przy Panu budować. Dzisiaj w Kościele obchodzimy wspomnienie błogosławionego Jana Dunsa Szkota. To franciszkanin, który żył na przełomie XIII i XIV wieku. Jeden z większych teologów naszego zakonu. Niech także on nas wspiera swoją modlitwą. Na początku tego spotkania z Panem chcemy otworzyć nasze serca na działanie Jego łaski, pokazać Mu także naszą słabość i grzeszność i prosić Go o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się. Módlmy się. Boże Ojcze, źródło wszelkiej mądrości, który w błogosławionym Janie Dunsie Szkocie, presbiterze i obrońcy niepokalanego poczęcia, dałeś nam przewodnika życia i nauki. Spraw, abyśmy oświeceni jego przykładem i ożywieni jego nauczaniem, trwali wiernie przy Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Niech się weselą szukający Pana, niech się weselą szukający Pana,
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Niech się weselą szukający Pana. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Niech się weselą szukający Pana. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On, Pan, jest naszym Bogiem, Jego wyroki obejmują świat cały. Niech się weselą szukający Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochana siostro, kochane bracie, niech Pan obdarzy Cię pokojem. Cieszę się, że Cię widzę. Brakowało mi Ciebie. W przyjaźni brak bliskości
nie tylko te fizyczne, ale zwłaszcza te emocjonalne, jest bólem, jest brakiem. Dzisiejsze Słowo Boże, w ogóle Słowo Boże w całości, pokazuje nam takiego Boga, który pragnie mojej i Twojej bliskości. Boga, który raduje się, gdy jesteśmy blisko Niego. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się słowami: przybliżali się do Jezusa celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Przybliżali się do Jezusa. Pokazuje Jezusa, którego bliskości szukają ci najdalsi. Bóg raduje się, kiedy na Jego ucztę przychodzą ci ostatni. Cały 14 rozdział Łukasza, który poprzedza tę historię, mówi o takiej wielkiej uczcie, na którą wszyscy są zaproszeni. I do tych, którzy są zaproszeni, Jezus mówi, że mają szukać ostatniego miejsca, bo tam znajdą Boga. Bóg jest też o to zatroskany, aby sala, w której odbywa się ta uczta, była zapełniona aż do ostatniego miejsca. Bóg, który idzie aż do końca, jest zawsze przy tych, którzy są ostatni. Więc jeśli oddalamy się od Boga, jeśli nie czujemy Jego bliskości, Jemu tym bardziej zależy, aby być blisko nas. Takie jest właśnie działanie Jego łaski. I o tym mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Bóg, który szuka tego, który jest ostatnim. Te dwie przypowieści o takiej wielkiej radości Boga, który szuka. Nie tylko ludzie szukają bliskości Boga, ale to Bóg jest tym, który szuka bliskości człowieka. To przypowieść o Tobie i o mnie, jako owcy i jako drogocennym pieniążku. Mówi o Bogu, który widzi nawet w tym, co najmniejsze, nawet w tym 1%, nawet w tych 10% prawdziwą wartość. I podejmuje naprawdę wielkiego ryzyka. Podejmuje wiele starań o mnie, aby mnie znaleźć. Dzisiaj kolejny raz Słowo Boże zapewnia mnie, że Bóg mnie szuka. Bóg pragnie mnie wziąć na ręce, jak zagubioną owcę. Bóg pragnie rozświetlić cały dom mojego serca, aby mnie odnaleźć. Dzisiejsze Słowo Boże jest Słowem Bożym o nawróceniu. Pan Jezus reaguje właśnie tymi dwoma przypowieściami na zarzut, który kierują do Niego faryzeusze. Ci, którzy uważali się za sprawiedliwych, wyrzucają Mu, że jest bliski grzesznikom. I co robi Jezus? Zamiast się bronić, chce także tych, którzy Mu zarzucają, że są grzesznikami, nawrócić. On widzi w nich także grzeszników i chce być im bliski. Mówi im przypowieść bliską ich doświadczeniu. Pyta ich, kto z was, mając te 100 owiec, nie szuka jednej? Jezus buduje mosty do człowieka, tak aby mógł powrócić. To piękne. Bóg zatroskany o moje nawrócenie. Bracie, siostro, zapytajmy się, czy nasza duchowość, czy nasza wiara jest właśnie takim poszukiwaniem Boga i pozwalają na to, by Bóg mnie odnalazł. Czy szukam bliskości Boga? Zwłaszcza w jednym punkcie takim modlitewnym, czy w jednym spotkaniu można doświadczyć bliskości Boga w nawróceniu, w momencie nawrócenia. To może być codzienny rachunek sumienia albo spowiedź, jako taka wielkie spotkanie, na którym Pan Bóg ma niesamowitą radość, że mnie może odnaleźć. Już kilka razy musiałem zmienić moje myślenie w stosunku do rachunku sumienia. Jak długo robiłem ten rachunek sumienia, tylko wyliczając sobie grzechy, bardzo często popadałem w pułapkę, że się albo usprawiedliwiałem, albo uważałem za sprawiedliwego. A co ja to dzisiaj zrobiłem? A tyle mszy odprawiłem, w konfesjonale byłem, coś tam pobożnego przeczytałem. W sumie nic się takiego nie stało.
Prowadzi też do zatwardziałości serca, kiedy uważamy się za sprawiedliwych, kiedy rachunek sumienia robimy właśnie w ten sposób. Tego momentu, kiedy kierownik duchowy, kiedy w czasie właśnie kierownictwa duchowego zaproponował mi inne formy rachunku sumienia, mówi mi: słuchaj, weź ty najpierw, jak siądziesz do rachunku sumienia, porządnie podziękuj temu Panu Bogu i poszukaj tego Pana Boga w tym twoim dniu. Co On wszystko zrobił? Nie patrz najpierw na to, coś ty narobił, ale zacznij szukać tego, co On zrobił w twoim życiu. A potem poproś Go, żeby On ci pokazał, co w tym, co ty zrobiłeś razem z Nim, co się nie udało. Bo Jemu bardzo zależy, ale pokaż Mu, że tobie też zależy na tym, żeby to poznać i to zobaczyć. I od tego momentu zacząłem poznawać zupełnie nowe grzechy. Rzeczy, których wcześniej nie widziałem, które dotyczyły zwłaszcza mojej też emocjonalności. Pan Bóg już kilka razy pozwolił mi się tak porządnie nawrócić i przemienił mój smutek w radość. Nie? Kiedy kilka dni kisiłem się w jakichś takich własnych myślach, zagniewaniu, a Pan Bóg właśnie kiedy wróciłem do tej formy rachunku sumienia, żeby poszukać Go i pozwolić Mu się odnaleźć, przemienił mój smutek w radość i pokazał mi też konkretną drogę nawrócenia. Nie? Zachęca nas dzisiejsze Słowo Boże do tego, aby do nawrócenia podchodzić jako do radosnego spotkania z Bogiem, który szuka mnie. I pozwól Mu się odnaleźć. Nie graj w szukanego. Nie? To stara gra, w którą gra człowiek od momentu grzechu. Adamie, gdzie jesteś? Pozwól Mu się odnaleźć. Nie? On już ma wyjście na to. On już znalazł na to wyjście. On posłał Jezusa, aby to On odnalazł i gromadził nas wszystkich przy domu Ojca. Zapraszał nas, żeby nie zabrakło mnie przy tym stole, przy moim miejscu przy Bogu. Żeby moje miejsce przy Bożym stole nie zostało puste. Kiedy przychodzimy właśnie do tego stołu, uświadamiamy sobie tę wielką tęsknotę Boga, że po to właśnie Jezus umarł i zmartwychwstał, abym z radością wracał do tego stołu Ojca Miłosiernego, który razem z aniołami w niebie, ze swoimi przyjaciółmi, z ludźmi, którzy Go kochają i poznali Jego miłość, sprawować ucztę radości z nawrócenia. Drodzy kandydaci, którzy dzisiaj wstępujecie do naszej wspólnoty, to, o czym teraz mówię, to jest dla mnie teoria. Kazali mi powiedzieć, ale utożsamiam się z tym, bo ja też się uczę. Żeby nie było, że się wymądrzam. Także idziemy razem tą drogą, ale coś wam chcę powiedzieć. To, co mówi nam dzisiejsze Słowo Boże. Chcemy to Słowo Boże właśnie odczytać też dla was na początku waszej drogi kandydatury. Myślę, że pierwsze, do czego zaprasza cię dzisiejsze Słowo Boże, to przeżyj ten czas, tych kilku lat kandydatury, jako czas przybliżania się do Boga. Tak jak ci grzesznicy i celnicy przybliżali się do Jezusa, żeby słuchać Jego słowa. Myślę, że to jest bardzo konkretna wskazówka Słowa Bożego na czas kandydatury dla każdego z was. Krok po kroku, bliżej i bliżej i bliżej. Wzrastać w tej relacji, szukać bliskości Jezusa poprzez słuchanie Go. Drugie, do czego zaprasza cię dzisiejsze Słowo Boże, to przeżyj ten czas kandydatury jako czas ciągłego nawracania się, zmiany mentalności. Temu mają służyć też nasze spotkania nie tylko formacyjne, ale myślę, że taką przestrzenią do nawracania się będą dla was też te spotkania w grupkach. Kiedy Słowo Boże bardzo konkretnie dotknie cię, kiedy świadectwo twojego brata, twojej siostry, pytania mniej lub bardziej wygodne zaproszą cię do zmiany mentalności, do szukania bliskości Jezusa, do nawrócenia się. Następne, do czego dzisiejsze Słowo Boże nas zaprasza, każdego, kandydatura to taki czas znajdowania swojego miejsca.
miejsca najpierw przy Jezusie, a przez to też odnalezienia mojego, Twojego miejsca we wspólnocie. Myślę, że to jest takie dobre określenie, nie? Masz już miejsce przygotowane, ale poznaj je, nie? Szukaj tego miejsca bardzo konkretnie i zajmuj też to miejsce. Przez miejsce nie mam na myśli tylko miejsca siedzącego, bo wspólnota uczniów Jezusa to nie tylko wspólnota stołu, ale wspólnota też pielgrzymująca i ewangelizująca. I to miejsce przy Jezusie nie zawsze jest miejscem odpoczynku, ale myślę, że czas kandydatury to też czas podjęcia pewnej misji. Tak jak Jezus, ucząc swoich uczniów, tak pomalutku wysyłał ich po dwóch i pozwolił im też coś zrobić, żeby robili to tak jak On, nie swoją mocą, Jego mocą. Tak też dobrze było, abyś znalazł Twoje miejsce przy Jezusie i zaczął działać Jego mocą. Nie zostawi Cię samego. Mamy pomocnika obiecanego od Ojca. To jest Duch Święty, który też Ci ciągle będzie przypominał. On nie ma być wyrzutem sumienia, ale ma być Twoim nauczycielem na drodze właśnie tego poszukiwania. Poddaj się właśnie kierownictwu Ducha Świętego. To zajmowanie miejsca jest też związane z tym, że czasami ten fotel i to krzesło wydaje się nam za wysokie albo za szerokie. I trzeba do tego też wewnętrznie dorosnąć. I Duch Święty jest tym, który pomaga nam wzrastać w łasce, nie? Pomaga nam dojrzewać, pomaga nam też, otwiera nam też pewne nowe możliwości. Wierzę i ufam, że w tej wspólnocie odnajdziesz też Twoje dary, które i charyzmaty, które Pan Ci daje, aby budować razem wspólnotę. Twoje miejsce we wspólnocie to jest też miejsce na realizację i życie tymi darami, które Pan daje nam przez Ciebie dla tej wspólnoty. I to jest właśnie to ostatnie. Czas kandydatury to jest właśnie czas budowania wspólnoty. Wspólnoty z Bogiem, ale także z nami. Ja się już bardzo na to cieszę. Niech to będzie właśnie dla Ciebie taki radosny czas, bo Bóg się cieszy, kiedy jesteśmy blisko Niego. Bóg się cieszy, kiedy też tą bliskość przeżywamy we wspólnocie. Do tej drogi Cię zapraszam i na tę drogę chcemy Ci błogosławić i za Ciebie się modlić. Więc teraz wszyscy powstańmy. Takim znakiem, który będzie Ci na tej drodze towarzyszył, będzie też krzyż. I teraz poprosimy o Boga, o błogosławieństwo dla tych znaków krzyża, które będziecie nosić jako znak też przynależności, jako kandydaci do naszej wspólnoty. A reżyserka czuwa, żebym robił to tak, jak trzeba, bo to... Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Boże Ojcze Święty, Ty postanowiłeś, aby krzyż Twojego Syna stał się źródłem wszelkich błogosławieństw i przyczyną wszelkich łask. Bądź z nami łaskawie, kiedy będziemy nosić ten znak krzyża, znak naszej wiary, i spraw, aby przez zjednoczenie z Chrystusem w tajemnicy Jego męki byśmy dostąpili wiecznej radości zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dobrze, teraz zapraszam Was do przodu. Czy wyjdziecie, czy tam jesteście, gdzie macie być? No chodźcie tutaj przed ołtarz, będzie łatwiej. Zapraszam też naszą liderkę, naszego wicelidera. Mówić ten akt naszego wejścia w kandydaturę, po czym każdy z Was indywidualnie powie ja swoje imię.
Wierzę, że Bóg jest miłością. Oj. Posłanym przez Ojca, aby przez ofiarę zbawić świat. Jezus jest moim Zbawicielem i Panem. Wierzę, że Duch Święty jest duchem miłości o Ojca i Syna, posłanym na świat, aby jednoczyć nas w Kościele, w wspólnocie wiary, nadziei i miłości. On mieszka w świątyni mojego serca, jako źródło mojego uświęcenia, przemiany wewnętrznej oraz uświęcenia. Decyduję się żyć w nimi w bliskiej relacji, abyśmy wspierali się wzajemnie na drodze naśladowania naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i wspólnie dawali świadectwo, że prawdziwie Bóg jest między nami. Wierzę, że do pełnego poznania Syna Bożego możemy dojść tylko razem, jako bracia i siostry w Chrystusie, którzy noszą nawzajem swoje brzemiona. Zawierzam siebie i całą wspólnotę Marii, niepokalanej Bogu Rodzicy, pełnej łaski i darów Ducha Świętego, aby ona przewodziła nam wierze i uczyła życia w mocy Ducha Świętego. Ponad siły, ponad wszystko.
podnieśmy ręce do Boga. Bo On jest ponad, wszystko nasz Bóg jest ponad. Należy do Ciebie. Ręce do Boga, serce do Boga i z nimi nasze modlitwy. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów oraz osoby konsekrowane, by Pan Jezus błogosławił ich posłudze każdego dnia. Słuchaj nas, Panie, z Twojej łaskawości usłysz nas, prosimy Cię. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, by mieli odwagę być świadkami Jezusa w świecie. Słuchaj nas, Panie, z Twojej łaskawości usłysz nas, prosimy Cię. Módlmy się za prześladowanych za wiarę w Chrystusa, by wytrwali wierności Bogu, a także za prześladowców, by Jezus otworzył ich serca na prawdę Ewangelii. Wysłuchaj nas, Panie, w swojej łaskawości usłysz nas, prosimy Cię. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, by w swej niemocy i słabości spotkali żywego Jezusa. Słuchaj nas, Panie, w swej łaskawości usłysz nas, prosimy Cię. Módlmy się za osoby nam bliskie, które nie dostrzegają Bożego działania na swej drodze, by dostąpiły nawrócenia. Słuchaj nas, Panie, w swej łaskawości usłysz nas, prosimy Cię. Módlmy się za wspólnotę i szkołę nowej ewangelizacji Zacheusz, by Pan uzdolnił nas do wykonywania dzieł, do których nas powołuje. Wysłuchaj nas, Panie, w swej łaskawości usłysz nas, prosimy Cię. Módlmy się w intencjach tej mszy świętej za osoby wstępujące do kantatury i za solenizantów z miesiąca listopada, aby Pan nieustannie poszerzał ich granice. To Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ooh.
wzniosę się, podniesiesz mnie. Panie Królem, Tyś zmieniony Bóg, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Kiedy fale nóż chcą porwać mnie, z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Ci, Ty jesteś Bóg. Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże Wszechmogący, który w świętych sakramentach udzielasz nam mocy Ducha Świętego, spraw, abyśmy za przykładem błogosławionego Jana Dunsa Szkota szukali Ciebie ponad wszystko i nosili w duszy znamię Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zmawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Pełne są niebiosa chwały Twe. Święty, święty, święty Pan zastępów, pełne są niebiosa chwały Twe. Hosanna, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Romanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem i z błogosławionym Janem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka czyść i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. 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 Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu,
abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
rozpoczął się świat. Gdzie chaos i ciemność, ten dźwięk twoich słów, nagle pojawił się blask. I na twój głos galaktyk 100 miliardów rodzi się, a oddech twój początkiem planet jest. Jeśli gwiazdy ciebie wielbią, to ja widzę serce twoje w każdym z twoich dzieł. Światło wszystkich gwiazd odbiciem łaski jest. Jeśli wszechświat ciebie chwali, to ja. Umierzyłeś, to ja.
Czy serce Twe w miliardach wszystkich nas? Każdy cenny jest, imiona wszystkich znasz. Jeśli żyłeś, żeby kochać, to ja. Wiem, że zrobiłbyś to wszystko jeszcze raz. Ukochałeś nas już zanim powstał świat. Gdybyś wszystko oddał za jednego z nas. Jezu, zmartwychwstały Panie, Jezu, boski przyjacielu, uwielbiam Cię i błogosławię Ciebie, który wszystko oddałeś dla mnie, który teraz w tym sakramencie dajesz mi siebie, całego siebie. Jezu, uwielbiam Cię i błogosławię w tej szczególnej bliskości, że jesteś tutaj pośród nas, że jesteś w nas, że jesteś Bogiem bliskim, Bogiem, który szuka nas, Bogiem, który odnajduje nas. Jezu, Cię uwielbiam w tym, że już mnie tyle razy odnalazłeś. Jezu, chcę się cieszyć dzisiaj Twoją bliskością, Twoją obecnością i chcę uwielbiać razem z aniołami i świętymi, tymi, którzy cieszą się już teraz w niebie Twoją bliskością. Jezu, razem z nimi chcę Tobie śpiewać pieśń chwały. Chcę Cię uwielbiać. Chcę Cię cieszyć właśnie Twoją świętością, w Ciebie wpatrując się, wielbić Cię, błogosławić. Panie, śpiewa Ci dziękczynną pieśń po wszystkie dni, teraz i na zawsze. Amen. Moja dusza, Panie, śpiewa Ci dziękczynną pieśń po wszystkie dni, teraz i na zawsze. Amen. Moja dusza, Panie, śpiewa Ci dziękczynną pieśń po wszystkie dni, teraz i na zawsze. Amen. Moja dusza, Panie, śpiewa Ci dziękczynną pieśń po wszystkie dni, teraz i na zawsze. Amen. Jak wyrazić Tobie mam wdzięczność za tysiące łask. Panie, proszę przyjmij, że życiem będę chwalił Cię. Jak wyrazić Tobie mam wdzięczność za tysiące łask. Panie, proszę przyjmij, że życiem będę chwalił Cię. Tak, Panie, Ty, który jesteś we mnie, ucz mnie życiem dziękować. Ucz mnie, co to znaczy być dobrym jak chleb. Ucz mnie, co to znaczy być dobrą nowiną i głosić dobrą nowinę. Jezu, kiedy Ty jesteś we mnie, to ciągle mnie nawracasz do tego, aby moje życie stało się dobrą nowiną, szerzeniem Twojego Królestwa. Jezu, uwielbiam Cię w każdym słowie, w każdym dobrym słowie, które do mnie kierujesz. Bądź uwielbiony także w tym słowie, które mnie nawraca, które mnie uświęca, które mnie oczyszcza. Bądź uwielbiony, Jezu. Uwielbiam Cię, Panie, całym moim życiem, całym moim sercem. Panie, chcemy Ci śpiewać. Śpiewać tak, jak każdy umie, na Twoją chwałę. Teraz zapraszam, abyśmy właśnie modlili się, śpiewając w językach. Każdy jak umie, jak chce, jak mu serce dyktuje, jak mu Duch da, jak mu Duch Święty. Thank you.
uwielbiam Cię. Jesteś Panem mym, 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 uwielbiam Cię. Panie, uwielbiam Cię, bo Ty nie przychodzisz jak dobry kumpel do mojego serca, ale jako mój Pan, jako ten, który mnie zbawia, który mnie podnosi, który mnie oczyszcza. Uwielbiam Cię, Panie. Chcę w duchu pokłonić się przed Tobą. Chcę uwielbiać Twoją chwałę. Cieszyć się, że Ty tak wielki przychodzisz do mnie. Cieszę się i chcę Ci oddawać całe moje życie razem z tym uwielbieniem, Panie Jezu. Ogłaszając Twoje panowanie nad całym moim życiem, każdym procentem mojego życia, nie tylko nad jedną setną, na jedną dziesiątą, ale nad całym moim życiem. Jezu, uwielbiam Cię i błogosławię we wszystkim, co zdziałałeś, co jeszcze chcesz zdziałać w moim życiu. Nawet jeśli to jest trudne do przyjęcia, jeśli będę z tym w Tobą, Jezu, chcę Cię już teraz Cię uwielbiać w tym, co zdziałasz i działasz teraz pośród nas. Uwielbiam Cię i błogosławię. Jezu, Panie. Panie, proszę przyjmij, że życiem będę chwalił Cię. Panie, nie tylko słowami chcę wyrazić moją wdzięczność. Chcę także pełen wdzięczności, pełen otwartości teraz stawać przed tą. Uwielbiamy Cię i błogosławimy w tym słowie, które do nas kierujesz. Dziękujemy Ci, że jesteś nam bliski. Jesteś tutaj obecny pośród nas. Chcemy się cieszyć i radować Tobą. Niech Twoje słowo ciągle nas przemienia, umacnia i prowadzi. Bądź uwielbiony, Panie. Ty, który jesteś Bogiem wiernym, Bogiem mocnym, Bogiem zawsze aktualnym, silnym. Uwielbimy Cię i błogosławimy. Cieszymy się z Tobą i w Tobie. Amen. Nasz Ojcze, Święć się imię Twe. Twe
królestwo, niech przyjdzie, Twa wola spełni się, Twe królestwo na ziemię, niech stąpi, niech stąpi Twe królestwo na ziemię. Módlmy się. Boże Wszechmogący, który w świętych sakramentach udzielasz nam mocy Ducha Świętego, spraw, abyśmy za przykładem błogosławionego Jana Dunsa Szkota szukali Ciebie ponad wszystko i nosili w duszy znamię Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który żyje i króluje na wieki wieków. Siądźmy na chwilę. Ogłoszenia. Poproszę najpierw Wojtka, później Karolina. Tak. Drogi Zacheuszu, bądź sympatyku. Jeśli jakiś czas, jeśli dawno temu nie byłeś na jakiejś własnej formacji lub potrzebujesz formację swoją własną, to chciałem Cię serdecznie zaprosić na kurs Wyjdź z Łodzi 23-25 listopad. Jeśli chcesz zobaczyć nowe przestrzenie, na które chce Cię posłać Pan, jeśli chcesz zobaczyć właśnie te przestrzenie, jeśli odkrywasz jakieś lęki w swoim życiu, jeśli przechodzisz burzę, to ten kurs jest dla Ciebie. Zapraszam serdecznie. Na stronie, na Facebooku możesz zobaczyć również fantastyczny filmik, który został przygotowany, zachęcający na te rekolekcje.
Kurs Wyjdź z Łodzi od 23 do 25 listopada tutaj w klasztorze. Zapraszam serdecznie. Niewiastę dzielną, któż znajdzie, jej wartość przewyższa perły. Ojciec Irek powiedział, że nie będziemy się bawić w chowanego, dlatego ja chcę powiedzieć, że tu są same dzielne niewiasty. I chcę was, drogie siostry, zaprosić na spotkanie dzielnych kobiet. Będziemy spotykać się w hotelu Liburnia 30 listopada i chcemy rozmawiać, spotykać się, mówić o sile kobiecego serca. Także nie chowajcie się, tak byśmy nie musiały was z Izą szukać, żeby Pan was nie musiał szukać. Zapraszam cię przez naszą stronę internetową, można się zapisać 30 listopada o godzinie 18 w hotelu Liburnia o sile kobiecego serca. Jeszcze ja. Kochani, cudownie jest być we wspólnocie. Takim naszym przywilejem jest to, że możemy się wzajemnie za siebie modlić, ale też my jako wspólnota i jako osoby, które też dzisiaj wstąpiły do naszej wspólnoty, nowi kandydaci i my wszyscy, chcemy otoczyć naszego pasterza też tą modlitwą. I dlatego dzisiaj, Ojcze, chciałam ci wręczyć margaretkę i poprosić tutaj wszystkie osoby, które się zdecydowały modlić za ciebie, Ojcze. Także proszę tutaj podejdźcie, jeśli możecie, żeby ojciec poznał mniej więcej, kto zdecydował się za niego tak w szczególny sposób modlić. Trzech osób z nami nie ma, bo Danusia się rozchorowała, Słuszka, Irminka również, no i nie ma Ewci, kocot Dawid, no bo urodziła dziewczynkę, ale te wszystkie osoby łączą się z nami duchowo. I ojcze, bardzo się cieszę, że mogę ci wręczyć te dwie jak gdyby margaretki po 7 osób i będziemy też codziennie otaczać ciebie naszą modlitwą i ufam też, że wszyscy jako wspólnota będziemy naszego pasterza otaczać tą modlitwą i życzymy ci, Ojcze, żebyś po prostu był zawsze z nami, żeby ci było z nami dobrze. Bardzo wam dziękuję. To wiele dla mnie znaczy. Potrzebuję waszej modlitwy i modlę się za was. Także serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję też wszystkim, którzy przygotowali to spotkanie, którzy przygotowali też tych, którzy wstępują do kandydatury. Dziękuję też liderom grupek, którzy się tego podejmują kolejny raz w kolejnym roku. Niedługo się spotkamy. Jeszcze w tym miesiącu będzie spotkanie wszystkich liderów grupek. Już teraz na to serdecznie zapraszam, a w przyszłym tygodniu czwartkowe spotkanie na temat świętości w codzienności. Już teraz. Jeszcze coś będzie? Rysiu, jeszcze? Proszę. Ponieważ mamy Eucharystię, a niedługo będzie Adwent, Nowy Rok, postanowienia noworoczne, ja sobie tak pomyślałem, że takie postanowienie na Adwent, abyśmy obniżyli średnią wieku ministrantów tak poniżej 50. I kto jest za? Mężczyźni, kto jest za? Jeden. No. Kto jeszcze? Czyli będziesz w grudniu na Eucharystii. Kuba, Andrzej, Konrad. Czemu nie podnosicie rąk? I reszta. No. To nic, znajdę was. To jest właśnie znaleźć swoje miejsce we wspólnocie. Czasami wspólnota w tym dopomaga i o to prosi i o to też chodzi. Jeśli potrzebujemy pomocy, potrzebujemy wsparcia, mówmy o tym otwarcie, nie będziemy się domyślać, nie? Będziemy rozmawiać o swoich potrzebach, to wiemy, jak też na nie odpowiadać. Dobrze, niech nam Pan błogosławi.
Ojciec Paschalis zaprasza jeszcze wszystkich studentów w każdy poniedziałek na godzinę 20 na Uniwersytet na mszę. Byłbym zapomniał. Dobrze, przygotujmy też w ciszy nasze serca na przyjęcie tego błogosławieństwa, tej misji, z którą Pan nas posyła. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Nigdy nie zapominaj, błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci, nigdy nie zapominaj. Wszystkie Twoje choroby.